Robię na szydełku, ponieważ pozwala mi to robić dwie rzeczy naraz. Szydełkować i oglądać filmy, więc codziennie około od 6 do 10 filmów przeleci zawsze przed moimi oczami. Chuck Close powiedział, że inspiracja jest dla amatorów, ja idę do pracy. Ja po prostu pracuję codziennie. Christopher wszystkie moje prace poznał, stwierdził, że bardzo mi się podobają. I dwa dni później do mnie zadzwonił i spytał się, czy mam ochotę mieć we wrześniu wystawę indywidualną. A ja wiesz, czy mam ochotę? Oczywiście. I tak po prostu zaczęło się. Po prostu zobaczył we mnie pasję, jaką mam i spodobał mi się moje prace i zaczęliśmy współpracować. Więc ta wystawa miała tylko trwać przez 5 tygodni. Potem, wiesz, 6 tygodni, 2 miesiące, 3 miesiące. Pod koniec listopada pojechaliśmy z nią na targi do Miami. I miał właściwie już być koniec. I potem znowu dostaliśmy tyle recenzji i ludzie zaczęli przychodzić na wystawę. Stwierdziliśmy, że musimy z nią znowu przedłużyć. Więc wczoraj w nocy skończyłam ją na nowo instalować. Tutaj będzie, wiesz, przez kolejne parę miesięcy tutaj będzie mieszkała, dopóki nie sprzedamy jej. Wszyscy myśleli, że wiesz, że ja w Polsce też mam karierę i wiesz, no jestem znana w Polsce i wiesz, podpisz kostiumy robiłam na New Yorku do spektakli tanecznych. I tak po prostu zaczęło się od spektakli i przez scenografię do robienia własnych prac. Przede wszystkim te rowery, które zaczęłam ustawiać od marca 2010 roku, od wiesz, od Lower East Side po wiesz, East Village, tutaj Nolite, teraz Wall Street. I te rowery po prostu przyciągnęły mi dużą publiczność i dużą uwagę na moje prace i ta wystawa indywidualna i przede wszystkim ta moja ostatnia praca pod koniec 2010 roku, czyli proszowanie tego byka na Wall Street.